Witajcie w Poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla was trzy filmiki. Trzy filmiki. O to mi chodziło, trzy filmiki. Znaczy, tobie chodziło, to trzy filmiki. A, cześć, ja jestem Adam i ze mną dzisiaj też Adam. I jesteśmy w Poszukiwaczu! Woo! W dzisiejszym odcinku przez to, że Naruciak jest gamerem czy za gamerem? Jak już myślałem, że boisz gejem. Buf! Buf! Będzie o grach, przez to, że Adam jest gamerem gay. Merem. Gamerem. Zobaczcie filmy najbardziej popularne związane z grami. W pierwszym filmiku głównym bohaterem będzie dziadek, który nienawidzi gier i tu mówię do Adama, to dlatego jak będziesz dużo grał, będziesz wyglądał tak jak oni. You playing a game? I'm working right now. You guys work! Hey! Hey! Stop that! Oh my god! Oh my god! No a może lubi, tylko woli na przykład grać w szachy i tak dalej. Popatrz na mnie. Ma fajny brzuch przede wszystkim, to fajnie wygląda, no naprawdę. Adam jak i Adam gramy na PC-cie i cieszymy się, że konsola tak się rozjebała. Od razu rozjebała. O, tego wygarnię! Stolikowi też się oberwało, no bo tam leżała konsola. Fu! Jeżeli narzekasz na swoich rodziców, zobacz tego ojca. Dla mnie to żaden horror, ale dla Adama już tak. No Dead Rising, no Crackdown! Halo! Znowu fucking Halo! Scena jak z horroru, napis na ścianie, taki pokazuje, dobra, get a life, get a życie, no to prawdopodobnie zaraz ktoś wpadnie pod kosiarkę. Albo gry. No co za godzinę, co miał w głowie, nie? Ja swojemu synowi zrobię coś podobnego, jeżeli będzie takim człowiekiem jak Adam. Nie rób tak. Trzeba pracować, trzeba żyć, a nie tylko grać. Ale granie jest fajne. Praca też. Powoli zaczynam się zamieniać w tego dziadka. Może powinienem ci walić paskacza w tym momencie. Wszystko jest śmieszne, ale chciałbym zobaczyć, jaka reakcja byłaby Adama, gdyby jemu rozwalali tak. Zabiłbym. Kosiarkę. Oh, it's too bad. Oh, he's gone for the party day. Zbieranie rzeczy. Tutaj nawet się bawi w puzzle, to jest naprawdę pewnie ekscytujące. Oh wait, survivor? I w ten sposób z gier xboxowych przechodzisz do gier w puzzle, czyli z mojego dzieciństwa. Ile ty masz lat? Co o to chodzi? Patrzcie, to jest gra. Kółko i krzyżyk w planszówce. To jest... To się gra. I teraz czas na klasyk. Jeżeli tego filmiku nie znasz... To prawda, to mnie nie żyjesz w internecie. Komentarz będzie Adama, bo ja totalnie nie gram. Tym bardziej w WoWa. Nie wiesz, co straciłeś. Wyobraźmy sytuację, że grasz w World of Warcraft po 500 albo 1000 godzin i nagle mama jednym wszystkie myszy usuwa ci konto. Jest to niesamowity trening dla mięśni, jak widzicie. I w ogóle wtedy chyba wymyślono Harlem Shake'a i to właśnie był ten moment, bo zobaczcie jak to w ogóle brzmi. Co? Dlaczego w ogóle to... Na pilot! Mój ulubiony moment to gdy wkłada sobie pilot w tyłek. Teraz już wiem, dlaczego tych, którzy grają w gry, nazywa się gay. Merzy. Mamy dwóch bohaterów, postacią przeżywającą to Adam, a teraz biegam ja. Było na tyle w tym poszukiwaczu, w którym niecodziennie pokazaliśmy wam trzy filmiki, które są związane z tematyką gier. Jeżeli chcecie, subskrybujcie Adama. Chcecie, na pewno chcecie. Wszyscy go znają, a jeżeli go nie znasz, wejdź na jego kanał, który jest gigantycznym kanałem związanym z grami. Gigantyczny. Gigantyczny. Niesamowicie długi, duży. Tak było. Ach ten, aż ci gamerzy. Jeżeli chcecie zobaczyć pełne filmiki, to macie je w opisie. No i to chyba w sumie wszystko tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Pa, pa. Adam, jaki... Ciciuś, zostań! Proszę cię, przydasz się zaraz. Nic nie gram. Jak to nie grasz? Chodź, pogramy sobie. Chodź. Kółko i krzyżyk, jestem najlepszy. Że Adam jest gay, zagrajmy. Gamer. No, ty o Boże, znowu cały czas jestem gay, no. Ja co? No skąd to? Dlaczego? Kto tak jest? Kto wpadł w ogóle na pomysł, że coś takiego zrobić?